No ale jak to jest, że można systemowo niejako umierać, a niesystemowo nie można ratować życia? Przede wszystkim oddaliśmy odpowiedzialność za własne zdrowie w ręce mediów, korporacji, medycyny, która nauczyła nas, że jak masz jakiś problem, to idziesz, weźmiesz tabletkę. Na co w ogóle może pomagać medyczna marihuana na dzień dzisiejszy? Cukier nas naprawdę zabija. To jest bardzo poważna toksyna. Bardzo poważna. Pani ordynator nie do końca wiedziała, z jakim wariatem ma do czynienia, bo moja determinacja była najwyższego rzędu. Było to dramatyczne, naprawdę. Dzisiaj jak na to patrzę, to był największy stres w moim życiu, bo ja rzeczywiście nie wiedziałam, czy ja nie zabiłam własnego dziecka. Oczywiście żadną tajemnicą nie jest, że przeciw był poseł Ziobro i pani posłanka Kępa, Beata zresztą. Jaki może być koszt takiego, nie wiem, takiej uprawy posiadania, jeśli nie wiem, mamy działkę i tak dalej, z czym to się wiąże? Od czego w ogóle zacząć? Takie gadanie, pozytywne myślenie, bla, bla, bla. Co to znaczy? Nic nie znaczy. Ale żyjemy w takich durnych czasach, kiedy przestaliśmy cenić siebie po prostu i szanować siebie. A wymagamy szacunku z zewnątrz, tak? Tylko... O właśnie zdrowie, a biznes. Zdrowie w biznesie. Często przedsiębiorcy zapominają o dbaniu o zdrowie. Po ciebie warto dzisiaj inwestować. Może w co ty osobiście inwestujesz, jeśli są jakieś naddatki? I później się okazuje, że w biegu zarabiania pieniędzy, potem zarabiamy je po to, żeby je wydać na leczenie. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Dorota Gudaniec, ekonomistka, która została matką medycznej marihuany i o tym dzisiaj chciałem bardzo, bardzo porozmawiać, bo wiem, że to jest bardzo ważny dla Ciebie, ale dla wielu osób temat. Wiem, że jesteś też założycielką Fundacji Krok po Kroku, także bardzo miło mi, że udało się nas spotkać. Witam serdecznie. Z tą ekonomią to tak różnie, jestem tylko po liceum ekonomicznym, więc nie przesadzajmy, ale cała reszta się zgadza. Okej, to chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Wtedy mi się wydawało, że nie. Natomiast jak patrzę z perspektywy czasu, to może rzeczywiście opiekowałam się wszystkimi słabszymi istotami, małymi dziećmi, kotkami, pieskami, ale moje środowisko było też bardziej męskie. Zawsze wolałam bawić się z chłopcami niż z dziewczynkami, bo z chłopcami było ciekawiej. Można było po drzewach się wspinać, po dachach biegać. To było naprawdę bardziej ekscytujące niż skakanka. Dobrze, a przejdźmy do tego zdrowia i chciałem Cię zapytać, dlaczego w ogóle dzisiaj chorujemy i chorujemy częściej? No, powodów jest bardzo dużo, ale chorujemy dlatego, że przede wszystkim oddaliśmy odpowiedzialność za własne zdrowie w ręce mediów, korporacji, medycyny, która nauczyła nas, że jak masz jakiś problem, to idziesz, weźmiesz tabletkę. Ale tabletka maskuje bardzo często skutek, ale rzadko kiedy dociera do przyczyny. Możemy tutaj mówić o wpływach środowiskowych, o trybie życia, o tempie życia, ale ja bym jednak jako główny powód postawiła jednak ten brak odpowiedzialności za własne zdrowie. Oddaliśmy ją, po prostu. No dobrze, a skąd pomysł u Ciebie na firmę zajmującą się medyczną marihuaną, jakbyś mogła przybliżyć? To nie był pomysł, to było życie. Ja jestem mamą czwórki dzieci i troje dzieci było zdrowych, fantastycznych, wszystko było pięknie, ładnie. I ja byłam, tak jak większość z nas, na pewnym etapie życia bardzo jakby osadzona w realiach takich systemowych. Do momentu, kiedy na świat nie przyszedł mój syn. Max się urodził z zespołem Downa, ale bardzo szybko okazało się, że to nie jest problem. Problemem była padaczka. Padaczka, która od samego początku była wyjątkowo zjadliwa, charakteryzowała się w pewnym sensie brakiem charakterystyki. On miał cały taki koktajl napadowy. Miał po kilkaset napadów padaczkowych każdego dnia. I w efekcie przyszedł taki moment, w którym wszystkie konwencjonalne metody zawiodły. Max znalazł się na OIOM-ie, był w stanie śpiączki farmakologicznej i tam oficjalnie miał umrzeć. Miał ku temu mnóstwo sposobności. Sepsa, zakrzepica, zapalenie osierdzia, zapalenie wyrostka sutkowatego piramidy kości skroniowej i cały szereg innych rzeczy, które każdego dnia mogły być powodem zgonu. I w tych okolicznościach, kiedy lekarze mówili mi, że nie ma szansy, że to się po prostu nie uda, ja dowiedziałam się o tym, że jest coś takiego jak medyczna marihuana. I to było też zabawne, bo w tamtych czasach ja myślałam o tym, że marihuana to jest coś rekreacyjnego w najlepszym wypadku.
Ale ta informacja o tym, że innemu dziecku na drugim końcu świata w Stanach Zjednoczonych pomogło to w takim stopniu, że dziecko z podobnego stanu jak Max dzisiaj jeździ, znaczy w tamtym czasie, mówię dzisiaj, mam na myśli tamten czas, jeździ na rowerze, funkcjonuje, tak? Ja się uchwyciłam tej myśli jak tonący brzytwy i postanowiłam, że no, trzeba spróbować. Nie było to takie proste, bo lekarze na to się nie zgodzili, delikatnie rzecz ujmując. No ale ja się zaparłam za dnimi łapami i doprowadziłam do tego, że Max dostał tą marihuanę. I kiedy ją dostał, przeżył, to później kolejna myśl była taka, no ale jak to jest, że można systemowo niejako umierać, a niesystemowo nie można ratować życia. No i tak się zaczęło. Ale wracając jakby do tematu, bo trochę rozwlekłam, do tematu pytania podstawowego, jak to się stało, że jest to biznes. Więc to nie był pomysł, tylko konieczność zapewnienia takich preparatów o takim standardzie, który mam 100% pewności, że będzie to bezpieczne dla mojego dziecka. A ponieważ nie było innej szansy niż stać się producentem, tak oto jestem. Mhm. Bardzo historia, naprawdę mrożąca krew w żyłach, ale z super happy endem i dzięki Twojej wytrwałości rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, no, Twój syn nie ma tych ataków albo są takie znikome w porównaniu z tym, co było. Więc... No, porównanie ze stanem, kiedy jest kilkaset napadów każdego dnia, a stanem, kiedy jest kilka napadów w miesiącu, no, robi różnicę w jakości życia. No dobrze, ale powiedz mi, jak w ogóle tobie się udało podać synowi, legalnie podać tą leczniczą marihuanę? Jak w ogóle udało ci się załatwić, jak załatwić taką zgodę? No bo tak jak mówisz, jesteśmy, to było normalnie niemożliwe. Lekarze przecież odmawiali, tak? I nikt tego nie chciał zrobić. Był 2014 rok, początek sierpnia, to już był kolejny tydzień śpiączki farmakologicznej. I kiedy ja przyszłam z taką ideą, żeby podać marihuanę, to zostałam wyśmiana, a potem wystraszona. I wtedy trochę na odczepne pani ordynator powiedziała mi, że jeżeli uzyskam zgodę na podanie, ale wydaną przez Ministerstwo Zdrowia, no to wtedy będziemy rozmawiać. Pani ordynator nie do końca wiedziała, z jakim wariatem ma do czynienia, bo moja determinacja była najwyższego rzędu i ja tą zgodę uzyskałam. Uzyskałam zgodę Ministerstwa Zdrowia, wcześniej zgodę tak zwanego konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej. Uzyskałam receptę od doktora Bachańskiego, któremu zawsze będę wdzięczna w tym miejscu i udało mi się sprowadzić konopię. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że nielegalnie. Pomimo wszystkich zgód było to nielegalne, bo ominęłam cały łańcuch dystrybucji. Całe szczęście, że to zrobiłam, bo gdybym czekała na ten łańcuch prawidłowo, to nie dożyłby Max tego momentu. Zresztą tak jak wiele innych dzieci. W tamtym czasie złamaliśmy te kryteria, ale nie wiedząc o tym, że one są, więc to była taka wina nieumyślna. Przyszłam na oddział i mówię, że mam dokumenty, mam lekarstwo, proszę to podać. I takie zdziwienie, ale jak? Otworzyłam tą puszeczkę, a tam była no, zielsko, po prostu. To był susz konopny. Więc oczywiście lekarze nie wyrazili zgody na podanie. A ja zaczęłam kombinować, co z tym można zrobić i wróciły do mnie pamięć tego, jak ziółka się parzy, więc naparzyłam ziółek, zrobiłam herbatkę konopną, zapakowałam ją do kilku strzykawek i następnego dnia, kiedy nikt nie widział, podałam to Maxowi wstrzykując przez sondę dożołądkową, bo Max będąc w śpiączce, był oczywiście żywiony pozajelitowo, ale miał taką sondę, która przepłukiwała jemu żołądek. I tą drogą podałam pierwszą dawkę marihuany. Oczywiście było to dramatyczne, naprawdę. Dzisiaj jak na to patrzę, to był największy stres w moim życiu, bo ja rzeczywiście nie wiedziałam, czy ja nie zabiłam własnego dziecka. On był w stanie bardzo ciężkim i wszystko mogło spowodować, że on umrze. Natomiast wszystko było w jakimś stopniu kontrolowane, a to był czynnik poza kontrolą. I kiedy podałam mu tą pierwszą dawkę, nikomu o tym nie powiedziałam. Nie wiedział o tym ani mój mąż, już tam nie mówiąc o lekarzach czy kimkolwiek. Nikt o tym nie wiedział. Zrobiłam to absolutnie na własną odpowiedzialność i patrzyłam. Patrzyłam pełna wiary, że to się uda po prostu, że to przyniesie efekt. I przyniosło. Max po 4 tygodniach śpiączki został wybudzony. Potem kolejny tydzień jeszcze na oddziale, żeby nauczył się oddychać na nowo.
a potem kolejne pobyty w szpitalach, żeby już się zrekonwalescować tak do końca. Ale wtedy ja wiem o tym, że marihuana go uratowała. Ja to po prostu wiem, bo to był jedyny czynnik zmienny. Niebywała historia i naprawdę wielkie gratulacje. Jednak wiem, co musiałaś czuć, jak sama musiałaś wszystko zadecydować o tym, co będzie dalej, więc naprawdę wielki szacunek za to. Powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawy w takim razie, czy potrzebna jest w ogóle zmiana prawa i dlaczego w Polsce tak topornie to idzie, że tak naprawdę jak mogłaś mieć taką informację, że ktoś nie wiem, na drugim końcu świata się leczy, to tak formalnie, tak jak mówisz, to pewnie trwałoby miesiące w ogóle. To już się zmieniło. Kiedy ogarnęliśmy sytuację Maxa i Max już rzeczywiście nie był w bezpośrednim zagrożeniu życia, napady ustąpiły, widzieliśmy ten postęp, to powołałam do życia przy udziale wielu osób tak naprawdę. Zaczęłam głośno o tym mówić przede wszystkim i powołała się do życia taka nieformalna organizacja, nazwaliśmy ją Koalicja Medycznej Marihuany. W skład tej organizacji, podkreślam, nieformalnej, w skład tej organizacji weszło kilku lekarzy, dziennikarzy, politycy, pojawił się wtedy Leroy, aktywiści z wolnych konopi i postanowiliśmy, że zawalczymy o to, żeby było normalnie. Zaczęło się od pierwszej konferencji. Ja w ogóle byłam zielona jak szczypiorek na wiosnę. Ja nie miałam pojęcia na temat konopi. Moja jedyna wiedza naprawdę nie wykraczała poza świadomość tego, że się robi skręta z tego. Ale z każdym tygodniem gdzieś tam zgłębiałam tą wiedzę, rozmawiałam z ludźmi. I uznałam, że potrzebuję takiej wiedzy bardziej formalnej, bardziej takiej medycznej niż potocznej. I w ten sposób zorganizowałam pod szyldem Fundacji Krok po Kroku pierwszą konferencję, która odbyła się pod auspicjami burmistrza miasta. Możecie mi Państwo wiedzieć, i Łukasz, Ty też, że mina pana burmistrza, kiedy otwierał konferencję poświęconą konopiom, była bezcenna. Bo on chyba tak do końca nie wiedział. Oczywiście było to oficjalnie ogłoszone, że jest to konferencja poświęcona fitokanabinoidom, tylko że nikt nie znał tego słowa wtedy. I jak on sobie uświadomił, że otwiera konferencję konopną, że to ma związek z marihuaną, no to naprawdę nie tęgo było. Ale nie mógł tego zatrzymać, tak? Bo ta konferencja odbyła się 28 lutego 2015 roku. Zaprosiliśmy na tą konferencję wtedy kilku specjalistów już ze świata, więc to już była międzynarodowa konferencja. I tak zaczęła się tak naprawdę nasza ścieżka zdrowia, że tak się wyrażę, w kierunku legalizacji. Stworzyła się grupa osób, która każdy miał swoją rolę. Ja byłam taką twarzą tej kampanii, jako matka, jako przeciętna osoba, która no, bynajmniej nie można jej zarzucić, że chodzi o jaranie skrętów. Ale byli też prawnicy, byli też lekarze, byli też dziennikarze i 2 lata walczyliśmy naprawdę bardzo intensywnie. Jak na to patrzę teraz z perspektywy czasu, to dokonywaliśmy rzeczy niebywałych. Od pikiet i protestów pod Ministerstwem Zdrowia, pod Sejmem czy też pod Centrum Zdrowia Dziecka. Zaczynając, kończywszy na to, że na Komisję Zdrowia wnosiliśmy trumny dzieci, bo dzieci umierały. Dzieci naprawdę umierały, nie doczekawszy się pomocy. I po 2 latach takiej intensywnej walki doszło do sytuacji, która jest do dzisiaj bardzo, bardzo znamienna, bo nasza ustawa przeszła większością konstytucyjną. Na 361 wtedy posłów tylko 2 było przeciw. 1 się wstrzymał. Czyli 3 osoby były jakby poza. Tak. Oczywiście żadną tajemnicą nie jest, że przeciw był poseł Ziobro i pani posłanka Kępa, Beata zresztą. Natomiast cała reszta posłów okazała się ludźmi empatycznymi, z szerokim takim horyzontem i pozwolono na to. Ale to jest też początek drogi, bo ustawa w Sejmie potem jeszcze wymagała ratyfikacji w Senacie, potem jeszcze podpisu prezydenta i dopiero 1 listopada 2017 roku doszło do tego, że
ustawa weszła w życie. I kolejny rok musiał upłynąć, żeby pierwsze konopie legalne zjawiły się w aptekach. Więc to długa ścieżka. No ale tak, rzeczywiście siedzę z osobą, która wprowadziła do aptek marihuanę leczniczą, więc naprawdę wielki szacun za to, co zrobiłaś, co się udało Wam osiągnąć. A powiedz mi w ogóle właśnie, jak wygląda ten biznes w Polsce? Czy to będzie się rozwijał? Jak w ogóle to jest dzisiaj? Wiesz, to dla mnie jest trudne pytanie, bo biznes jak biznes. Dobrze, że się rozwija i to jest biznes, który rzeczywiście się rozwija. Natomiast bardzo często jest to biznes, który no, niekoniecznie spełnia te kryteria, o których ja zawsze marzyłam. Ja walczyłam o dostęp do marihuany najwyższej jakości. Takiej marihuany, czy takich preparatów z konopi, bo marihuana to jest też takie pejoratywne określenie. Chodzi tylko o kwiatostan konopi indyjskich. Jeżeli mówimy o medycynie konopnej, to mamy na myśli cały szereg innych związków, które niekoniecznie pochodzą z konopi tylko indyjskich, ale również z konopi siewnych, które nigdy nie były nielegalne. To też warto podkreślić. I dzisiaj na rynku jest według mojej wiedzy całkiem aktualnej, ale każdego dnia deaktualizowanej, jest około 700 firm konopnych. To jest ogromna rzesza, ale to jest trochę tak, że ktoś ma jakiś wolny kapitał, no konopie są modne, no to wchodzimy w to. Bardzo dużo jest preparatów, które nigdy nie powinny się znaleźć na rynku. Preparatów izolowanych, syntetycznych, preparatów o bardzo niskiej skali jakości, ale o bardzo dobrym marketingu. I to jest taki biznes, który się bardzo, bardzo miksuje. To jest tak, że jednego dnia powstaje firma, tego samego dnia 5 innych się zwija, bo szukają biznesu gdzie indziej. Jest to biznes, który dzięki brakowi różnego typu regulacji jest takim bardzo labilnym biznesem. Można sobie tutaj na wiele pozwolić, zarówno na plus, jak i na minus. Więc niektórzy wykorzystują to niezbyt etycznie. Aczkolwiek uważam, że jest to bardzo dobry biznes i bardzo dobry kierunek. Konopie są rośliną szczególną. To nie jest kwestia tylko leczenia. Konopie nas mogą wyżywić. Konopie dają nam bardzo dobrej jakości, cudownej wręcz przyswajalności białko. Dają nam bardzo wysokiej jakości, doskonały pod względem parametrów olej jadalny. Konopie dają nam włókno, z którego możemy zrobić mnóstwo rzeczy w przemyśle tekstylnym. Możemy z konopi zbudować dom. Możemy z konopi zrobić plastik, papier, mnóstwo innych rzeczy. Więc konopie jako roślina jest to obszar, który na pewno biznesowo będzie obszarem zgłębianym i też trochę reaktywowanym. Bo warto tu powiedzieć, że do niedawna, bo jeszcze w latach 60. Polska była potentatem na skalę światową w zakresie uprawy konopi. To nie wiedziałem. Mhm. Teraz się niedawno słyszę, że jest właśnie taka moda, że ktoś ma pole, to żeby sobie uprawiał konopię. Nie no wiem, właśnie, dobrze jest, określiłeś, że jest to moda. Jest to moda, która dla wielu niestety rolników kończy się źle, tak, bo zasieją, a potem nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Dobrej jakości konopie wymagają trochę opieki, chociaż konopie jako takie są rośliną bardzo mało wymagającą. I bardzo dobrą jako poplon, bardzo dobrą jako rekultywator gleby, bardzo dobrą jako rekultywator zasobów wodnych również. Więc na pewno warto się konopiom przyglądać i warto je wspierać na wszelkie możliwe sposoby. A właśnie jeszcze wracając do tych polskich upraw medycznej marihuany, to jak powiedzieliśmy, że jest pewnie ich sporo już w Polsce, ale czy ty wiesz w ogóle... Nie. Tak? Medycznej marihuany musimy też sobie uszeregować kilka pojęć. Jeżeli mówimy medyczna marihuana, to mamy na myśli tylko i wyłącznie konopie indyjskie do użytku medycznego. I konopie indyjskie to są konopie wymagające wszelkiego typu pozwoleń tak, i badań i tak dalej. I niestety nie mamy pozwolenia na uprawę polskich konopi indyjskich. W Polsce, nie tyle polskich, co w Polsce. To mogą zrobić tylko placówki medyczne, instytuty naukowe. Może nie placówki medyczne, tylko instytuty naukowe. No i pewnie gdzieś tam się w skrytości ducha coś tam dzieje. Natomiast na skalę biznesową to takich upraw w Polsce jeszcze nie ma. Myślisz, że powstaną? Ja bardzo w to nie tylko wierzę, bo wiara tu niestety może nie wystarczyć. Wierzę w rozsądek naszych ustawodawców, że na to pozwolą, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie uprawy w Polsce były. Natomiast z jakiegoś bliżej nieokreślonego
tego powodu my musimy sprowadzać konopie indyjskie, my musimy je importować. Mhm. Dlatego to jest w moim rozumieniu taki trochę fuck up. Skoro mamy nie medyczną, ale mamy uprawę marihuany, nie możemy mieć podobnej, tylko właśnie przy jakiejś firmie. No więc właśnie. Natomiast konopie siewne, czyli tak zwane przemysłowe, włókniste, różne są określenia, są jak najbardziej w Polsce uprawiane i to naprawdę na szeroką skalę. No dobrze, ale czy wiesz właśnie między jaki może być koszt takiego, nie wiem, takiej uprawy posiadania, jeśli nie wiem, mamy działkę i tak dalej, z czym to się wiąże, od czego w ogóle zacząć, co jest potrzebne? Jeżeli chodzi o taką prostą uprawę, no prostą lub nieprostą, to na pewno musimy zgłosić to do urzędu odpowiedniego, uzyskać pozwolenie na zasiew. I potem musimy zdobyć, czyli kupić drogą kupna certyfikowany materiał sienny i tutaj trzeba się udać do placówek, które się tym zajmują, wysiać, a potem jeszcze zgłosić, co się z tym będzie robić. Także trzeba od razu przeznaczenie już określić, tak? A może to być uprawa konopi na materiał siewny, może to być uprawa konopi na materiał włóknisty, może być to uprawa konopi pod kątem wykorzystania medycznego czy zielarskiego po prostu. Więc to trzeba wszystko jakby określić i zgłosić. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, że z jednej strony konopie mogą być uprawiane naprawdę wszędzie, nawet na terenach po wybuchach jądrowych. I one zrobią swoją robotę, bo wyciągną mnóstwo zanieczyszczeń z gleby. Są, tak jak wspomniałam wcześniej, doskonałym rekultywatorem gleby. Ale teraz wyobraź sobie, że chciałbyś kupić ekstrakt, żeby wspierać swoje zdrowie z konopi, które urosły przy autostradzie. No, nie trochę bardzo ryzykowne. Więc jeżeli mówimy o uprawach konopi do celów suplementacyjnych, terapeutycznych, to musimy zadbać o to, żeby to były czyste gleby, żeby to były certyfikaty eko. Tak? To jest bardzo istotne, bo konopie w sobie naprawdę dużo kumulują. No dobrze, a powiedziałaś też, że właśnie jest bardzo dużo firm, około 700 w Polsce i są różne jakości produkty. I czy jest coś, po czym taki przeciętny Kowalski może odróżnić, nie wiem, poznać, że wybierając tak jak są popularne olejki CBD, nie wiem, niech będą oleje do jedzenia i tak dalej, że ten produkt jest właśnie dobrej jakości, a nie tej jakości, co mówiliśmy. Że tak ktoś... jak mówię, prawo jakby prawo nie wymaga na producencie przedstawiania certyfikacji, ale to jest dobra praktyka, więc jeżeli popatrzymy sobie na taki rynek typowo konsumencki, to często klient jest bezbronny, bo żaden producent mniej czy bardziej nieuczciwy nie napisze wprost, że jest nieuczciwy przecież, więc często coś, co jest bardzo mocno reklamowane, coś, co jest bardzo mocno podkreślane jako panaceum, to powinno wzbudzić taką czerwoną lampkę, zapalić czerwoną lampkę. Trzeba żądać certyfikatów, aktualnych certyfikatów, bo często jest tak, że certyfikaty funkcjonujące gdzieś tam na jakichś stronach internetowych są sprzed 2 lat na przykład. Trzeba żądać też badań na czystość wszelaką, czyli na to, że produkt jest wolny od metali ciężkich, od pestycydów, herbicydów, od zanieczyszczeń mykologicznych. Więc im więcej certyfikatów, tym produkt bardziej wiarygodny. Ale trzeba tą pracę wykonać. Z doświadczenia wiem, że rzadko kto tą pracę wykonuje. No właśnie, tak jak o tym mówisz, to już rzadko nawet jak kupuje konsument, to sprawdza tyle rzeczy, bo nawet nie wie, co powinien jeszcze spytać, dokładnie sprawdzić. Tak. Nie? Tylko dokładnie raczej ufa, jest cena wysoka, czasami powiem, no to pewnie jest super. Często jest też tak, że ludzie szukają czegoś taniego, bo gdzieś jest takie przekonanie, że rzeczy nie muszą być drogie. W przypadku konopi nie można mieć taniego produktu. Tani produkt jest po prostu fizycznie niemożliwy do wykonania, jeżeli ma być dobry. Ilość badań, ilość testów, jakość uprawy, jakość przetwórstwa, później standardy laboratoryjne, to niestety generuje koszty, tak? Więc to musi kosztować. Więc jeżeli ktoś ma na przykład ochotę kupić sobie za kilkadziesiąt złotych wysoko stężony ekstrakt, tak, to powodzenia. Okay. No będzie to... miał szczęście, jak mu się krzywda nie zrobi. Mm-hmm. No to dobrze o tym wiedzieć, że ten temat też poruszyliśmy, ale powiedz mi właśnie odnośnie twojej też firmy i twój biznes oparty na czymś, czym musiałeś się zmierzyć i zostałeś ekspertem i czy to pomaga ci właśnie w prowadzeniu, czy może być w drugą stronę, że już tyle wiesz, że jest to bardzo ciężkie? Wiesz co, to jest trochę inaczej. Ja jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, bo jestem na kanale Biznes Misja, tak, więc
powinnam tu wystąpić w charakterze bizneswoman. Ale de facto ja tego biznesu nigdy nie szukałam jako biznesu. Ja tak naprawdę żyję zupełnie z czego innego. I ja się stałam ekspertem, bo w Polsce nie było ekspertów, bo w Polsce nie było takiego miejsca, gdzie można byłoby uzyskać rzetelną wiedzę, a nie marketingową wiedzę. Więc ja stałam się ekspertem na potrzebę własną, a dzielę się tym ze światem, bo uważam, że warto. Warto, żeby ludzie wiedzieli, jakie są możliwości i jakie są też zagrożenia. Więc ja swoją wiedzę pozyskiwałam w toku wielu podróży do Izraela, do placówek medycznych, placówek naukowych, do szpitali, Izrael, Słowenia, Wielka Brytania. Oprócz tego zorganizowałam 7 międzynarodowych konferencji, gdzie sprowadziliśmy do Polski 64 specjalistów, naukowców, lekarzy, chemików, badaczy wszelakich, właśnie po to, żeby tą wiedzę ugruntować. Ja też cały czas śledzę wszystkie doniesienia naukowe. Konopie to jest bardzo wdzięczny temat dla nauki i coraz więcej jest prac naukowych, więc ja, tak jak mówię, ja się stałam ekspertem i to mi oczywiście, że pomaga w biznesie, bo trudno mnie wyrolować. Z drugiej strony trochę też przeszkadza w biznesie, bo taki szeroko pojęty biznes konopny tak mnie za bardzo nie kocha. Bo troszeczkę obnażam mówi, że jak jest, tak jest. Trochę mówię jak jest. Mhm. Tak. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, bo mówimy o tych właściwościach też, na co w ogóle może pomagać medyczna marihuana na dzień dzisiejszy? Bo tak jak mówimy, badania trwają, ale z tego co ty wiesz, to w czym może być pomocna? Widzisz, i tu jest też taki bardzo ciekawy case, bo zadałeś mi pytanie, jakie zadaje przeciętnie każdy, kto ma intencję dowiedzieć się, na co to pomoże, czyli na co, czyli na jakie schorzenie, tak? A tu jest trochę zmiana paradygmatu. My konopiami nie leczymy danej choroby, ale leczymy całego człowieka, czyli ma to wpływ terapeutyczny na cały ustrój. I jeżeli dosięgniemy przyczyny różnego typu problemów, no to łatwiej nam będzie zniwelować skutek. Konopie działają przez pryzmat układu endokannabinoidowego. To jest też ciekawe zjawisko, o którym mało kto wie. Układ endokannabinoidowy został zdefiniowany naukowo pod koniec lat 80., rok 88-90, czyli bardzo niedawno, jeżeli by tak sobie uświadomimy skalę nauki. To jest jedyny układ, który jest spowinowacony z każdym innym układem naszego organizmu, z każdą funkcją, z każdym organem. I teraz jeżeli masz na przykład takie zjawisko jak, nie wiem, choroba nowotworowa, tak? To najczęściej jest tak, że leczymy guz, wycinając go, poddając go chemioterapii czy radioterapii. No i to trzeba zrobić, to jest jakby oczywiste. Ale czy my się zastanawiamy, skąd się wziął ten guz? Że to jest już efekt finalny całej drogi, którą musiał pokonać proces, tak, całego procesu, który zaczyna się często w układzie odpornościowym, który toczy się przez różne układy naszego organizmu, przez układ hormonalny, mówimy o nadmiarze stresu, tak, które jest karcerogenne, gdzie ma to też związek z układem pokarmowym, z przyjmowanym przez nas pożywieniem, tak, karcerogennym. Czyli moment, kiedy my mamy już guz, to już jest efekt końcowy. Ja to nazywam wierzchołek góry lodowej przebił powierzchnię oceanu. Ale i trzeba coś z tym zrobić, to jest oczywiste. I to robią onkolodzy. Natomiast my, medycyną konopną, możemy zejść do samego spodu. Układ endokannabinoidowy potocznie jest nazywany strażnikiem homeostazy, czyli strażnikiem równowagi biologicznej. I teraz w takim dużym uproszczeniu oczywiście, równowaga biologiczna oznacza zdrowie, brak tej równowagi biologicznej oznacza chorobę, tak? A już jak nazwiemy tą chorobę, to jest kwestia wtórna. I to jest tak co do zasady. Jeżeli już przejdziemy do poziomu takiego bardziej szczegółowego, to my potrafimy zarządzać poszczególnymi fitokannabinoidami, wiedząc, jaki kontekst będzie to miało w organizmie. Czyli możemy inaczej wspierać chorobę nowotworową, inaczej chorobę układu nerwowego, inaczej choroby autoimmunologiczne. Więc to już jest ta wiedza głębsza, medyczna. No ale też, bo gdzieś przed wywiadem pytałem i wydaje mi się, że ludzie, szczególnie starsi, jeszcze się boją tego właśnie, że jest to dość nowe, że właśnie może to uzależniać, że to jest właśnie złe, tak, i tak dalej. I jak to jest właśnie według ciebie? Jak w ogóle, czy widzisz tą zmianę wśród ludzi? Tak, ja tą zmianę widzę każdego dnia, ale ta zmiana jest ciągle jeszcze zbyt bardzo znikoma. To ma związek przede wszystkim z edukacją. Brak jest takiej rzetelnej i ogólnodostępnej edukacji.
To jest największy problem w moim odczuciu. Szczególnie opinię, przez lekarzy też, nie? Lekarze też ludzie. Jeżeli się nie nauczą czegoś w ramach studiów medycznych, tak, no to później albo zgłębią tą wiedzę samodzielnie, bo są dociekliwi, albo nie mają na to czasu. Więc, ale powiedziałeś też, że ludzie starsi. To zależy jak starsi, bo ci bardzo starsi, to oni doskonale pamiętają konopie i oni nie mają z tym problemu. Najgorszą sytuację mają chyba ludzie w takim przedziale wiekowym między 40 a 55, 60 rokiem życia, bo to już jest to pokolenie, które na zakazy się załapało i na tą jakby sferę zakomunikowania, że konopie są złe. No dobrze, to właśnie kończąc już ten temat biznesowy, chciałem Cię jeszcze zapytać właśnie dla tych, którzy mogą myśleć o założeniu takiego biznesu, czy to może być też dochodowy biznes, mam na myśli właśnie finanse i... Myślę, że może być i w wielu przypadkach jest bardzo dochodowym biznesem. Także rzetelnych przedsiębiorców zapraszam do takiego biznesu. Mhm. No to zachęcam. Powiedz mi, bo też dużo się mówi właśnie też właśnie na podstawie doświadczenia o tym, że myślenie ma wpływ też na nasze zdrowie, właśnie ten stres i tak dalej. I jedni mówią właśnie w takich trudnych sytuacjach myśl pozytywnie, ale po prostu czasami się tego nie da. No bo ja sam wiem, na swoim przypadku też walczyłem gdzieś z boreliozą po tej operacji. Mówisz myśl pozytywnie, nagle jak cię tam boli i tak dalej, to przestajesz myśleć pozytywnie. I czy ty masz jakąś receptę, jak myśleć pozytywnie? Dlaczego właśnie jest to takie ważne? Wiesz, ja nie lubię określenia myślenie pozytywne, bo takie pozytywne, czyli jakie? Fruwa moja marynara? No nie, no sorry, to bądźmy poważni. Ale myślenie ma znaczenie, tak? I tak naprawdę chodzi o to, co my myślimy na swój temat. Poza tym współczesne okoliczności, czasy, w jakich żyjemy, bardzo mocno oddzieliły nas od siebie. W tym sensie, że zajmujemy się swoim ciałem, tak? Kiedy coś boli, kiedy coś doskwiera. Ale czy człowiek to tylko ciało? Co stanowi o istocie tego, że jesteśmy człowiekiem? Tak? Czy tylko tkanki? Czy tylko komórki? Jednak wiemy o tym, że jest coś więcej. Tak? I teraz to coś więcej nazywamy różnie. Tak? Wierzący będą mówić o duszy, niewierzący będą mówić o czymś innym, tak? Ale jest jakiś taki pierwiastek, jakaś nasza podświadomość. Tak? I teraz popatrz, jeżeli dostajesz z ciała różne sygnały, tak? Takie sygnały jak głód, pragnienie, ciepło, zimno, no to my wiemy, że są ośrodki termoregulacji, ośrodek głodu, ośrodek sytości, ale czy my się zastanawiamy, po co w ogóle to jest? Po co jest tam sygnał, że jest tam za gorąco? Jak pójdziemy taką ścieżką głęboko, to się okaże, że każdy z takich sygnałów chroni nas przed śmiercią. Czyli chroni nasze życie, tak? Czyli każdy sygnał jest nam potrzebny, żeby zachować nasze życie. Oczywiście my te sygnały często ignorujemy, tak? Lekceważymy, robimy co chcemy, no i potem mamy jakby w ciele odpowiedź. Ale mówię o tym, bo emocje nasze są taką samą sygnalizacją, tylko właśnie z tego czegoś, co jest więcej, tak? Czyli z podświadomości, z duszy, jak to nazwiemy, nie ma znaczenia. I teraz nikt nas tego nie uczy. Nikt nas nie uczy rozpoznawania sygnałów, które płyną. Czym jest to, że jest mi smutno? Czym jest to, że jest mi wesoło? To, że będąc mi smutno mam nadmiar kortyzolu, to już wiem, tak? Kortyzol wpływa na nasze aspekty fizyczne. To też już wiemy. To potrafimy prześledzić. Ale skąd się pojawia ten sygnał smutku, czy złości, czy zniechęcenia? To jest sygnał mówiący o tym, że któraś z naszych wartości jest niezaspokojona, w jakiś sposób godzimy w siebie, tak? Jeżeli uznamy, a ja przynajmniej mam takie założenie i to bardzo głębokie, że wszyscy, absolutnie wszyscy ludzie na świecie są absolutnie doskonali, są bogami sami dla siebie, tworzą własną rzeczywistość. I teraz wyobraź sobie Pana Boga, który mówi: jestem do bani, jestem głupi, jestem brzydki. Pasuje ci taki wizerunek? Zdecydowanie nie. No nie, ale sam sobie mówisz niejednokrotnie. Jestem słaby, nie dam rady. Czyli co robisz tak naprawdę? Zaprzeczasz swojej boskości w pewnym sensie. No więc co robi twoja podświadomość? Kopnie cię, tak? Da ci sygnał. Na początku cię szturchnie delikatnie. To będzie ci troszeczkę smutno, tak? Jak nie zareagujesz, to ci dowali porządniej po prostu. Po to, żeby zwrócić uwagę na to, że
godzisz w siebie. I takie gadanie, pozytywne myślenie, bla, 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 co to znaczy? Nic nie znaczy, ale jeżeli uświadomimy sobie, że chodzi o zrównoważone, zdrowe poczucie własnej wartości, takie osadzenie w takich realiach, jakie naprawdę są, a jakie są naprawdę, nie te złe, tylko te dobre, tak? To potem się okazuje, że my kreujemy tą rzeczywistość wokół siebie tak, jak chcemy. I teraz pytamy, czy chcemy. Wiesz, to, że nas spotyka coś złego, to też jest kreacja. My też sobie to wykreujemy. Popatrz, ile razy jest tak, że myślę o tym, że coś się stanie i za chwilę, bęc, stało się, nie? Wróżka? No nie, po prostu wykreowaliśmy pewną okoliczność dla potwierdzenia tego, o czym myślimy. Zmierzam do tego, że współczesna jakby rzeczywistość podzieliła nas na wiele różnych sposobów. Podzieliła nas, samo ciało jest podzielone na obszary, tak? Masz układy i masz specjalistów od układów, tak? Masz emocje, więc masz znowu specjalistów od emocji, czyli masz psychologa, masz psychoterapeutę, masz psychiatrę w końcu. Ale każdy z nich zajmuje się tylko kawałkiem człowieka, a nie zintegrowaną całością. I dopóki, moim zdaniem, to jest oczywiście moja opinia, dopóki nie zaczniemy się uczyć o tym, że jesteśmy różnymi elementami, ale tego samego systemu, tak długo będziemy mieć problem. I tutaj na przykład chcę Ci podać taką historię. Trafia do mnie pacjentka z nowotworem i zaczynamy rozmawiać i pytam, po co Pani ta choroba? Ona tak na mnie patrzy, mówi, ale co to za pytanie? Jak to, po co mi ta choroba? No po nic, no przecież ja chcę być zdrowa. Ale zaczynam drążyć temat. I skracając historię, okazało się, że pani jest świeżo upieczoną emerytką. Kobietą, która miała przez wiele lat mnóstwo planów na czas emerytury. Chciała się realizować, chciała podróżować, chciała malować, whatever. Różne miała swoje wizje. I jak przeszła na emeryturę, to jej córka urodziła dziecko, czyli ona pozyskała wnuka. Cudowna historia przecież. I teraz popatrz, co się zadziało. Córka miała oczekiwania, że babcia się zajmie dzieckiem, żeby ona mogła realizować swoją karierę. Babcia bardzo kocha zarówno córkę, jak i wnuczkę, ale bardzo chce też realizować siebie. Nie potrafi odmówić, nie potrafi powiedzieć, wiesz, zajmij się swoim dzieckiem, bo ja mam teraz czas dla siebie. Nie brzmi to dobrze przecież. Więc co robi? Podświadomość podpowiada jej, co może zrobić. Poszła w chorobę. Zachorowała po to, żeby nie musieć powiedzieć, nie mogę się zająć tobą, bo chcę się zająć sobą. W chorobie musi się zająć sobą. A to, że jest to patologiczny model, no cóż, podświadomość nie zna takich rozgraniczeń. Więc jak zaczęła sobie uświadamiać te mechanizmy, jak potem porozmawiała z córką, powiedziała jej, że bardzo ją kocha, bardzo chce być blisko, ale też bardzo miała dużo sprecyzowanych planów zaopiekowania się sobą, realizacji swoich marzeń. Dasz wiarę, że ona się wyleczyła w sposób, który lekarze uznali za cudowny? I teraz chcę powiedzieć, że to, co ja reprezentuję w swoim podejściu i w swojej pracy, to stworzyłam klinikę, stworzyłam placówkę medyczną, gdzie wszyscy lekarze, wszyscy terapeuci, łącznie ze mną, bo ja też jestem terapeutą, pracujemy holistycznie. Holistycznie, czyli integrując zarówno ciało, jak i duszę, jak i emocje, używając całego szeregu narzędzi terapeutycznych, zarówno z kręgów konwencjonalnych, jak i z kręgów niekonwencjonalnych. I jesteśmy placówką medycyny zintegrowanej, medycyny komplementarnej. Nie mylić z medycyną alternatywną, bo to są zupełnie różne pojęcia. Czyli połączenie systemów, tak? W jeden spójny system. I to jest właśnie pozytywne myślenie. A nie takie bla, 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 jest cudownie, pada deszcz, ale jest fajnie. No dokładnie. Bardzo fajnie właśnie poruszyłaś temat tej kliniki, o której ja do końca nie wiedziałem, że to tak działa, ale no cieszę się, że są osoby, które rzeczywiście ratują życie i tak jak mówisz, są efekty i to naprawdę piorunujące. A powiedz mi jeszcze, w ogóle to wielu widzów pyta właśnie, ile kosztuje nas życie, ale mając na myśli to, czym w ogóle dziś jesteśmy zatruwani, bombardowani, bo mówi się o tym, że jesteś tym, czym jesz i tak dalej. I trochę, czy to jest mit, czy fakt, bo wiesz, wszyscy nagle mówią, że wszystko, co jemy, jest zatrute jest i tak dalej. Z drugiej strony nie do końca tak jest. I trochę przez te media ludzie sami nie wiedzą, tak? Czy rzeczywiście jem wszystko i zaraz umrę, czy to nie jest tak? Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy umrzemy. Tak? Pytanie, kiedy i w jakim stylu. Więc jak w każdej dziedzinie jest trochę mitu, trochę shitu, tak? Trochę kitu.
Rzeczywiście, żywność, którą dzisiaj nam serwują korporacje głównie, no nie należy za bardzo do żywności odżywczej. Raczej jest to wypełniacz żołądka, bym powiedziała. Smaczny, kolorowy, ale nafaszerowany różnymi związkami, które może jednostkowo nawet nam tak dużo krzywdy nie zrobią. Tylko nikt tylko nie zlicza tego, ile tych jednostek dziennie przyjmiemy. Więc na pewno coś w tym jest, że warto jednak skłonić się ku żywności takiej bardziej rzemieślniczej, bym powiedziała. Tak? Jest kilka takich rzeczy w naszym codziennym jakby funkcjonowaniu, które warto wiedzieć. Warto wiedzieć, że są na przykład produkty prozapalne. I tutaj jeszcze na chwileczkę, jeżeli mamy na to czas, chciałabym powiedzieć coś o stanie zapalnym. Wiele naszych problemów zdrowotnych wynika ze stanu zapalnego, ale definicja stanu zapalnego w takim ogólnym takim znaczeniu zaczyna się w momencie, kiedy już czujemy ten stan, kiedy mamy obrzęk, gorączkę, jakąś sytuację taką jednoznaczną, tak? Ropa cieknie, to jest stan zapalny. Wtedy dajemy antybiotyk albo steryt, tak? I zwalczamy. Tylko że stan zapalny, o którym mówimy, kiedyś się zaczął. Zaczął się na poziomie komórkowym i wtedy mówimy o mikrostanie zapalnym. Ale my tego mikrostanu zapalnego nie wyłapujemy. To jest trochę tak, jakby ktoś, nie wiem, na spacerze w lesie rzucił peta, niedopałek. Oczywiście z nastawieniem, że go zgasi, ale nigdy do końca pewności nie ma. I dopóki ten jedna iskierka nie rozżarzy się do tego stopnia, że spowoduje pożar, to my o tym nie wiemy, nie widzimy tego przecież, tak? Inaczej by nie było pożaru w lesie, tak? Nikt świadomie nie podpala lasu. I tak samo jest z naszym właśnie organizmem. Jeżeli my jesteśmy otoczeni substancjami prozapalnymi i ten stan zapalny zaczyna się, inicjuje się na poziomie komórkowym, to długi czas trwa, zanim będzie z tego stan rozległy, ostry lub przewlekły. I tego procesu nie dostrzegamy. Jednocześnie codziennie wzmacniając ten proces. I teraz trzy takie najbardziej prozapalne składniki odżywcze to jest gluten, cukier i nabiał krowi. Każdy z tych substancji trochę w innym mechanizmie, ale działa prozapalnie. Więc na pewno taką prewencją zdrowotną byłoby ograniczenie cukrów prostych z całą pewnością. W jakimś stopniu ograniczenie nabiału krowiego, a już zwłaszcza tego znowu korporacyjnego, bo to jest często mlekopodobne, a nie odżywcza substancja, oraz gluten, który sam z siebie jest toksyną, ale my potrafimy sobie z tym radzić. Jeżeli mamy tak zwane ziarna starych odmian, tak, mamy pszenicę, samoprze czy płaskórkę, to są to takie odmiany, które zawierając gluten, zawierają jeszcze całą sferę enzymatyczną, która potrafi sobie z tym glutenem poradzić. Natomiast pszenica modyfikowana genetycznie, no, poszła w kierunku pozbawienia wielu składników prawidłowych na rzecz rozwoju glutenu na przykład. No, ale jak mówisz właśnie o tej pszenicy, to tak od razu przychodzi pytanie, jak idziemy na przykład do piekarni, to łatwo rozróżnimy, bo tam nie ma takich odmian, jak powiedziałeś, ale są na przykład, nie wiem, pełne ziarno, jest jakieś tam mąka żytnia, jaglana i tak dalej. Czy tu od razu możemy jako... Tak. Jeżeli już chcemy i lubimy i nie umiemy się powstrzymać, to na pewno na pewno warto jeść chleby na zakwasie, chleby żytnie, z pełnego ziarna, tak, czyli z pełnego przemianu. To jest taka wskazówka praktyczna. Ale największy nacisk kładłabym na ograniczenie cukrów prostych. Mhm. Największy. Przy czym cukier prosty to nie tylko cukier biały, którego ponoć nie ma w sklepach. Mówię ponoć, bo ja nie używam. Ale również białe pieczywo, właśnie rafinowane mąki wszelkiego typu, słodziki, napoje gazowane, które są przesłodzone, tak? Cukier nas naprawdę zabija. To jest bardzo poważna toksyna. Bardzo poważna. Ale to jest taki, wiesz, podział po grubości, tak? Bo potem jakbyśmy weszli w szczegóły, to dużo więcej. Ja z drugiej strony jestem też pełna szacunku dla naszego organizmu, bo my mamy też ogromne zdolności adaptacyjne. Ogromne. Więc też nie popadajmy w paranoję. Starajmy się
jeść bez wyrzutów sumienia, w miarę rozsądnie, a na pewno to się przełoży na lepszy komfort życia i zdrowia. No to prawie kończąc, jeszcze chciałem Cię zapytać o właśnie zdrowie, a biznes. Zdrowie w biznesie. Często przedsiębiorcy zapominają o dbaniu o zdrowie. Powiedzieliśmy trochę od strony jedzenia, co robić, ograniczać, ale czy jest coś też według Ciebie, o co jeszcze powinniśmy dbać, żeby no, cieszyć się dobrym zdrowiem? Przede wszystkim to ustawić sobie priorytety, bo to jest tak, że bardzo często tak bardzo idziemy w kierunku biznesu, że po pierwsze zapominamy, po co to robimy, dla kogo to robimy, i później się okazuje, że w biegu zarabiania pieniędzy potem zarabiamy je po to, żeby je wydać na leczenie. Często rozmawiając z biznesmenami mam takie spostrzeżenie, że jak pytam, po co to robią, to mówią, że dla rodziny. A na moje pytanie, ile czasu poświęcają rodzinie, to jest taka zawieszka. No bo prawda, pan pracuje 16 godzin, bo przecież dla rodziny, ale co rodzina z tego ma? Oprócz tego, że są pieniądze. Więc ja tutaj no, uważam, że trzeba sobie po prostu troszeczkę poprzestawiać priorytety, zastanowić się, czy na pewno taki styl jest stylem ekologicznym dla mnie i dla moich bliskich. I to już się przekłada na zdrowie. Natomiast tak znowu, z praktycznego punktu widzenia, ja wiem, że to, co mówię, jest prawda, górnolotne, nie? I nie każdy potrafi od razu. Ale jakość snu. Jeżeli biznesmen, tak, czy zabiegany człowiek będzie potrafił zadbać przynajmniej o jakość snu, to już będzie dużo zdrowszy. Wiem, że dzisiaj co druga osoba, z którą rozmawiam, ma problem albo z zaśnięciem, albo z jakością snu, albo z wybudzaniem się. I tutaj przygotowaliśmy trochę prywaty uskutecznie, jeżeli mogę. Bardzo fajny, bardzo skuteczny preparat. Nazywa się Rituals na dobry sen. Jest to połączenie odpowiedniej dawki melatoniny i CBD. I to jest produkt, który możemy podać zarówno dziecku niespokojnemu w czasie ząbkowania, czyli mówię tu o niemowlętach, ale właśnie studentom, biznesmenom, osobom, które muszą się dobrze wyspać. Więc to polecam. Super. Damy pod wywiadem. No dobrze, a jesteś też związana właśnie też z biznesem, spotykasz przedsiębiorców i moje jest pytanie, bo biznes, misja to też biznes właśnie i o misji trochę rozmawialiśmy, która jest piękna naprawdę u Ciebie, ale też chciałem się zapytać o inwestycje dzisiaj w ogóle. W co według Ciebie warto dzisiaj inwestować? Może w co Ty osobiście inwestujesz, jeśli są jakieś naddatki i w co warto w ogóle, patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, czyli no, duża inflacja, niepewne czasy i znowu... No cóż, ja uważam, że najlepiej inwestować w siebie, ale tak zupełnie poważnie, to tak, też gdzieś tam inwestujemy. W mojej rodzinie taki jest trochę podział. Ja się zajmuję bardziej kreacją i realizacją, a mój mąż jest jakby bardziej od tych spraw związanych z inwestycjami, więc tak, giełda. I z tego, co mi wiadomo, to mój mąż inwestuje w długoterminowe opcje. Złoża, surowce, tak, no to samo. Trochę w rolnictwo, tak, wierzymy w to, że rolnictwo będzie odgrywało tutaj kluczową rolę całkiem niedługo. No i trochę w nieruchomości, tak. Mamy mieszkania, mamy ziemię. Także tak chyba klasycznie, bez szału. No to jeszcze właśnie się chciałem dopytać już na koniec też, bo mówi się też, że właśnie jak nie mamy zajęcia, pasji, to umieramy. I ktoś jeszcze kiedyś w wywiadzie powiedział, że pasja jest najważniejsza do takiego przedłużania życia. I trochę gdzieś jak się obserwuje właśnie, no to jest trochę tak jak powiedziałeś, właśnie ludzie często idą na emeryturę, pracowali, byli zabiegani, nagle nie mają zajęcia i z tym momentem zaczynają się problemy, nie? Tak, i, to jest prawda. Właśnie, czy jest coś, jak sobie można, nie wiem, zaplanować ten wolny czas, albo jak dbać o to, żeby właśnie... No nie umrzeć. Każdy z nas ma swoje jakby, ale na pewno warto, niezależnie od tego, ile mamy lat, zastanowić się, kim jesteśmy, jaki jest nasz w ogóle cel taki życiowy. Pasją może być mnóstwo różnych rzeczy. Może być ogródek, może być robienie na drutach, może być malowanie, może być cokolwiek, ale żadna pasja się w nas nie zrealizuje, jeżeli nie będziemy po prostu siebie cenić. Tak po prostu ja nie chcę używać słów górnolotnych, pokochaj siebie, tak? Bo to niech mówią guru, prawda? Ja mówię o docenieniu siebie, o takim szacunku do swojej istoty i wtedy pasje się objawiają, ale w 100% potwierdzam, gdyby nie pasja, to byśmy nie mieli motoru napędowego. Pasja jest taką solą życia, tak? My musimy wiedzieć,
co robimy, po co robimy. Niech to będzie nawet bardzo egoistyczne, robię to dla siebie, tak? Tak, bo jestem najważniejsza na świecie, tak? A ponieważ jestem najważniejsza, to chcę, żeby wokół mnie było cudownie, więc chcę, żebyś ty był szczęśliwy, żebyś ty był szczęśliwy, żeby moja rodzina się cieszyła. I to nie jest ani egocentryzm, ani megalomania, to jest takie, w moim odczuciu, to jest moja opinia oczywiście, ale uważam, że żyjemy w takich durnych czasach, kiedy przestaliśmy cenić siebie po prostu i szanować siebie, a wymagamy szacunku z zewnątrz, tak? Tylko, no sorry, no, tak? Zacznij od siebie. Zacznij od siebie. I prawdą jest to, że jeżeli chcesz zmienić świat, to musisz zmienić najpierw swój świat. I wtedy wszystko się w koło zmienia. Zwróć uwagę na to, że jak wchodzisz do sklepu nawet z uśmiechem na twarzy, to pani jest jakaś taka milsza, tak? A jeżeli wejdziesz skwaszony, to ona ci burknie czego? To jest tak, że my dajemy i dostajemy. Moja babcia zawsze mówiła, Dorotka, uważaj, co dajesz. Dajesz raz, a dostaniesz 100 razy. Więc dbajmy o to, co dajemy. Dobrą energię i wtedy to wraca. Bardzo mądre słowa. No Dorota, powiedz mi jeszcze, jest takie standardowe pytanie o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłabyś naszym widzom? Mnóstwo książek, które bym poleciła. Ja jestem w ogóle książkomaniakiem i czytam, naprawdę ja oczy straciłam czytając. A masz jakąś tą perełkę, że no nie, od razu ci się na myśl, ta jest wyjątkowa. Uwielbiam Zieloną Milę Kinga. Uwielbiam Zieloną Milę, czytałam ją chyba 18 razy, jak nie więcej. Uwielbiam Whartona. Dużo książek. Stado. Polecam Stado. Przepiękna historia. Albo Spóźnieni kochankowie. No nie są to książki biznesowe, bynajmniej. Ale o życiu. Ostatnio czytam książkę Wędrówka dusz. To też polecam. Jest to bardzo ciekawe. Trochę inne spojrzenie na to właśnie. Czy tu i teraz? Czy tylko i wyłącznie? Dobrze, to ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałabyś przekazać naszym widzom? Czy jest coś, ja zawsze mam taki sam przekaz. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli szczęśliwi w środku. Jeżeli będziemy szczęśliwi w środku, tak wewnętrznie i tak w korze swoim, to cała reszta się po prostu poukłada. Dawajcie, a dostaniecie. Givers gains. Dzięki, bardzo miło, że udało się nam spotkać i cieszę się, życzę Ci dalszych sukcesów i zmiany świata na plus to, co robisz. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie.